Cześć wszystkim, znowu Płoń 7, dalszy ciąg Factorio, leniwy skurczybyk. Dobra, kilka rzeczy, które znalazłem w międzyczasie. Tutaj nie dostawiłem słupa. Tak. Dobra, co chcemy dalej badać? Zaraz o tym pomyślę. Dystrybucja energii elektrycznej, tak, to by nam dało do podstacji elektrycznej. Podstacja elektryczna to rodzaj, powiedzmy, takiego słupa, który ma bardzo duży zasięg zaopatrywania. To również nam się przyda w paru rzeczach, więc badajmy to. Dobra. Ponadto na razie nasza produkcja plastiku ledwie zaspokaja naszą produkcję czerwonych pakietów, znaczy raczej czerwonych płytek. Ale spoko, myślę, że to jest głównie spowodowane tym, że mamy trochę kawał linii długiej, więc jak ona się zapełni zapasem, to trochę produkcja spowolni i powinno się wszystko wyrównać. Na razie możemy puścić troszkę więcej plastiku z zapasów na linii. I myślę, że wszystko i tak będzie ok. Dobra. Poza tym mamy znowu problem z energią. Tak. Wow. Nie wiedziałem, że po dobudowaniu tych paru fabryk zbliżymy się do limitu produkcyjnego, ale dobra. Potrzebujemy paru rzeczy. Potrzebuję tych paru spalinowych wiertnic, ponieważ... Nie wiertnic. Potrzebuję spalinowych podajników. Wiertnice mogą pójść sobie. Czy mam jakieś? Chyba nie mam. No to trzeba zbudować. Podajnik spalinowy. 2, 3 powiedzmy. I... Dobra. I mam wiertnicy górnicze jeszcze sporo. Tak, potrzebujemy więcej... więcej węgla. Co, mówiąc szczerze, w mojej poprzedniej grze w Factorio bardzo rzadko mi się zdarzała sytuacja, że potrzebowałem więcej węgla. Ale okej. Okay. Powiedzmy, że tutaj jeszcze. Puścimy linię. Tutaj ją połączymy w sposób. Dobra. Jeszcze musimy podłączyć do prądu. Dobra. To powinno wystarczyć. Mam nadzieję. Dobra. Z tym podajnikiem... Tak, jest tutaj jeden podajnik, który został zniszczony podczas ataku. Go nie wymieniłem. No i tak, brakowało węgla i te ostatnie bojlery już nie dostawały energii. Raczej nie dostawały paliwa. Więc teraz jak się zapełni węglem, to sytuacja elektryczna powinna się poprawić. No i dobra. Patrzcie, prawie wykopaliśmy kamień. To również mi się poprzedniej grze prawie nie zdarzyło, ale dobra. Dystrybucja energii elektrycznej. Co chcemy dalej? Miniaturyzacja roboportów. To nam pozwoli zbudować podręczny roboport. Ok, tego będziemy potrzebowali baterii. W ogóle do roboportów chyba potrzebujemy baterii, co? Czy już moglibyśmy budować? Logistyka, zobaczmy. Robot logistyczny, już moglibyśmy je budować. Chwila, potrzebujemy jeszcze szkieletów. A nie, dobra, do tego potrzebujemy baterii. Więc jeszcze nie możemy budować. Jeszcze silników elektrycznych, do których potrzebujemy smaru. Okej. Więc tak, silnik elektryczny, smar, bateria i będziemy mogli budować roboty. Tak. Więc tym się niedługo również zajmiemy. Ale najpierw, tak jak wspominałem, odwiedźmy naszych sąsiadów. Najmilszych, kochanych. Ulubionych.
Tak, tyle razy oni nas odwiedzali i mówili, kiedy wy do nas wpadniecie. A wiem, no zaraz potrzebujemy, jak kupimy samochód, to wpadniemy. Pora zrealizować tą obietnicę. Okej, dobra, patrzcie co mogę, odblokowaliśmy również. Odblokowaliśmy również energię jądrową. Tym również niedługo się będziemy musieli zainteresować, ponieważ energia jądrowa potrzebuje dużo czasu, żeby się rozkręcić, więc dużo czasu mam na myśli dużo, więc im wcześniej zaczniemy ją ogarniać, tym lepiej. Ale dobra, co możemy jeszcze zrobić? Szybkość hamowania, pole logistycznego, mobilne kolatory, mech. Przydałaby się nam szybkostrzelność broni. Do tego potrzebujemy wojskowych pakietów. O, egzoszkielet. To jest właśnie to, co mówiłem. To pozwala nam się poruszać szybciej. Okej. Okay. A wiecie co, może zbuduję sobie jeszcze pancerz modułowy. Okay, dobra, zaparkujmy tutaj samochodzik. Zbierzmy trochę tego. Tak, to również trochę wysuszy dalej. Ale spoko. Myślę, że się wszystko tutaj ogarnie z czasem. Dobra. Ty, fabryko, zbuduj mi pancerz modułowy. Stalowa płytka i zaawansowany ten. Okej, okay, więcej stalowych płytek. A to troszkę zajmie. Ale poczekamy. To ma odporność na obrażenia fizyczne 6,30%. Nasza obecna proc również ma 6,30%. Okej, okay, więc to nie będzie upgrade. Ale dobra. Myślałem, że to będzie upgrade, dlatego zrobiłem. Dobra. Podmieńmy sobie. Dobra, tego już nie potrzebujemy. Tego nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy. Dużo z tych rzeczy póki co nie potrzebujemy. Okej. Okay. Dostaliśmy taki stylowy garb. I mamy teraz miejsca na stawianie różnych rzeczy. Tym się jeszcze zajmiemy. Dobra. Pancerz wspomagany. On ma tak już troszkę lepsze obrony, ale wymaga niebieskich płytek. Czegoś, czego jeszcze przez pewien czas nie będziemy mieli. Dobra. Stawmy mu zapas tego i amunicji. I zobaczmy. Dobra, jeszcze wyjmę sobie pakiety naprawcze na wierzch. Przy okazji przydałoby mi się ich trochę więcej, jeżeli zamierzam się wybrać na obcych. Gdzieś tutaj je miałem. Okej. Okay. Więc tak. No i dobra. No i huzia, zobaczmy jak teraz zadziała ją rzeczy. A, już się zbierali do ataku. Okej, dobra, zacznijmy strzelać na tym do nich. Okej, dobra, jednak jeszcze troszkę obrażeń mi zadają. Nie tyle co wcześniej. Won. Poczwary. Ale jednak nadal mi zadają. Okej, dobra. Dobra, nie uciekaj w samochodzie. Chcę cię naprawić. Obcy tak działają, że właśnie oni przed atakiem zbierają się w jednym punkcie. Dopiero później atakują. Okej, wykończmy tego. Robala. Wykończmy jeszcze to. Okej, tam jest więcej robali. Tak, samochód jest bardzo szybki. Obcy nie mają z nim szans. Okej, dobra. Musimy się troszkę dalej odsunąć. To mają
punkt zbiórczy. No. Poza tym, naprawiając samochód, możemy dużo szybciej wracać do walki niż czekać, aż nam się zdrowie zregeneruje. I wiecie co? Chyba tutaj będziemy musieli zastosować parę wieżyczek. Sam samochodzik chyba nie wystarczy. Może wiecie co? Może spróbujmy zniszczyć parę spawnerów. Okej. Okay. Będę nam ułatwić trochę sprawę. Nie będzie nas ganiać tyle badziewia. Tak, dużo tych robali na nas tam pluje. Więc będziemy chyba musieli jeden po drugim je zdejmować. Dobra. Ała, 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 ała. Tak, to troszkę boli. Ale na pewno idzie to dużo sprawniej niż z buta. I dużo dynamiczniej niż robienie tego wieżyczkami. Dobra. Wracamy. Dobra, tamten średni robal jest najniebezpieczniejszy. Okej, uważamy na drzewa. Okej. Dobra. Już prawie pozamiatane. Dobra. Jak się właściwie zmienia te paski, nie wiem. Dobra. Tak na razie będzie wygodniej. Będzie pod ręką naprawianie. Okej, okay, załatwmy tego gościa. I spoko. Dobra, jeszcze musimy tamtego gościa, tamtych gości rozwalić. Jeżeli tego nie zrobimy, to oni się tutaj odrodzą. A tak, to będziemy mogli się odgrodzić tutaj i tutaj. I ten półwysep będzie już wolny od obcych. Okej, okay, dobra. Drzewa. Dobra. No w sumie przecież możemy je niszczyć w ten sposób. Okej, okay, dobra, jak nasz stan amunicji? Sporo zużyliśmy. Dobra. Bardzo realistyczne strzelanie do drzew. Wyrąbywanie lasu przez strzelanie do niego. Dobra. Myślę, że tędy obcy nie powinni się być w stanie przedostać. Chyba z tego co czytałem, oni nie potrafią czytać. Znaczy, czytać na pewno nie potrafią pływać. Więc to nie powinno być problemem. Okej, okay, dobra. Przekopmy sobie tutaj przejście. No i dobra. Idą. Jakaś tutaj duża fala ruszyła w kierunku naszej bazy. Wiecie co, może tam lepiej pojadę. Zobaczę, czy wszystko jest to, czy wszystko będzie ok. Chyba ruszyli właśnie w takie miejsce, którego jeszcze nie ubezpieczyłem. Tak, dokładnie. Ok, dobra, na szczęście nic nie zdążyli zniszczyć. Więc dobra. Jedno działko. Kasynek amunicji. Naprawa i jedziemy. Dobra. Skupmy się najpierw na spawnerach. Tak długo jak jesteśmy w ruchu, obcy nie mogą nam nic zrobić. To jest na pewno dużo fajniejsze niż stawianie tych wieżyczek. Dobra.
Co mnie zrobisz, jak mnie złapiesz i tak dalej. No to możemy ich rozjeżdżać jeszcze. Problem jest taki, że samochód nie ma zbyt dużej siły. Tak. Rozjeżdżania. Ale... Ale jest w tej grze jeszcze coś takiego jak czołg. Powiedzmy, że to jest upgrade samochodu. Nie jest tak szybki jak samochód. Ale ma dużo tak, ma dużo lepszy pancerz. Czy w sumie... Nie, teraz już nie ma pancerzy, to zmienili w ostatnim patchu. Ma dużo więcej zdrowia. Oraz dużo większą siłę rażenia dział. Ponadto ma jeszcze działo w ogóle armatę, więc może strzelać pociskami armatnymi. A, jeszcze ma... Jeszcze ma miotacz płomieni. I poza tym ma dużo większą siłę burzącą. Jak w coś wjedzie, to rozwala od razu. I nie ma przebacz. Więc czołgi są fajne. Czołgi są fajne. Dobra. Ustawmy może tutaj działko. Znając życie obcy, tak się jakoś przedostaną tutaj. Więc może postawię jeszcze działko jedno tutaj. Okej. Ciach. Dobra. Ponieważ to, że wybiłem obcych, to nie znaczy, że oni nie mogą tutaj wrócić. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, co jakiś czas wyrzucają takie grupy zwiadowcze, które próbują założyć nowe bazy. Więc jeżeli chcemy, żeby obcy się tutaj nie osiedlili, musimy ich zagrodzić dojście do tego miejsca. Najlepiej jakąś siłą właśnie, ofensywną. Dobra, to jedna nasza grupa sąsiadów. Pojedźmy do drugiej. I również im podziękujmy. Słowami Korybuta Śniewieckiego. Tak, o ile się nie mylę. Okej, dobra, mają jacy już plujących. Mamy już plujących obcych. Musimy na nich uważać. Na razie największe zagrożenie stanowią. Okej, dobra. Zniszczmy te spawnery. Dobra. Ciągnijmy tą grupę. I naprawimy się zaraz. Dobra. I amunicja. Tak, przydałoby się dużo więcej amunicji. Więc niedługo się wrócę po nią do bazy. Ale jeszcze zrobimy tutaj parę rajdów. Ups. Tak, nie powinienem tak przywalać. To jest bardzo niezdrowe dla zdrowia samochodu. Dobra. Jeszcze załatwmy tych. Więc jak widzicie, obcy się potrafił bardzo szybko respawnować. Zaatakowanie baz to największy właśnie problem stanowi to, jak szybko się pojawiają z powrotem. Więc niszczenie ich baz, czy ich spawnerów podczas atakowania baz jest bardzo dobrym pomysłem. Okej. Robale trochę mnie pcharatały. No dobra, to było dużo strzelania. Jak tam stała amunicji? Dobra. Jeszcze mamy sporo. Na, kolejny najazd. Mam nadzieję, że im się to nie znudzi. Mi się na razie nie nudzi. Przekonywanie niższych ras o swojej wyższości jest ulubionym zajęciem rasy ludzkiej. Ok.
Okej, okay. Dobra, prawie nas załatwiły. Wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest pod kontrolą. Tam. O, patrzcie, baza na dole się otworzyła. Na te dziady. A będę musiał tutaj mur zbudować. I zmuszę obcych, żeby za niego zapłacili. Hej. Okay. Ajaj, ajaj, ajaj. Nie, 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 nie. Mój samochód padł. Okej, okay, dobra. Czytaj grę, ostatni autosave. Okej, okay, dobra, wiecie co? Chyba tam jeszcze nie ma nic. Udam się tam szybko. Czy zdążę? Nie, dobra, już są. Dame. Okej, okay, dobra, to był niefortunny błąd, że dałem się złapać. Że przywaliłem w coś. Ja za szybko jechałem. Derp. Spróbuję jeszcze raz ich pozałatwiać. Tak, jeszcze chyba mają mniej rozbudowaną bazę. A, tak, chyba zaraz buduję również tutaj jakieś wieżyczki. Ale kurde, nie widziałem, żeby cokolwiek tu przechodziło w międzyczasie, więc może jednak z dołu się przedostali tutaj jakoś. Dziwne. Bardzo dziwne. A wiecie co? Mam jeszcze dwie wieżyczki. Postawię jedną może tutaj. Dobra. Jedną gdzieś tutaj. Żeby zmniejszyć szansę na to, że się tu wprowadzą ponownie. Wygląda na to, że im się podoba całkiem to miejsce. Dobra, moja ostatnia wieżyczka tutaj jest. Okej. Ciach. Dobra. Dobra, to wracamy tam. Autosave, świetnie. No wiecie co, może nie zamierzam niszczyć tej bazy. Ponieważ jak ją zniszczę, to ona się po prostu odbuduje. Zbuduję sobie nową bazę w jej miejsce. A więc dopóki nie mamy permanentnego rozwiązania z problemu tej bazy, to może nie ma sensu za bardzo się tu dalej z nimi bawić. Permanentnym rozwiązaniem tej bazy, problemu tej bazy obcych, będą działka obcych. Znaczy działka obcych. Działka laserowe. Okej, okay, tutaj coś mała produkcja, okej. Okay. Nie, po prostu jest zapas. Mały. Działka laserowe będą bardzo fajne, ponieważ nie potrzebują one dostarczania amunicji. Dostarczamy im tylko energii elektrycznej i one strzelają. A więc... Okej. Okay. Mam za małą produkcję. Okej, okay, żelaza. Wygląda na to, że znowu brakuje. A, potrzebuję więcej inserterów tutaj. Okej. Okay. Tak, więc z działek laserowych będziemy mogli zbudować całą sieć obronną, ponieważ nie będziemy musieli do niej dostarczać ciągle amunicji, tylko po prostu poprowadzimy drut i energia sama będzie tam lecieć. Więc z działkami laserowymi będziemy mogli zbudować całą sieć. Będą działka laserowe wszędzie, one będą nas odgradzać właśnie od obcych. I to będzie, powiedzmy, skutecznym rozwiązaniem kwestii obcych. Dopóki tego nie zrobimy, to myślę, że tak bardziej po prostu zaradczo tylko będziemy ich kasować. No i dobra. A, badania. Dobra, co chcemy dalej?
stosowania przetwarzania materiałów, to odblokowuje piec elektryczny oraz produkcyjny pakiet naukowy. Dobra, w sumie to również potrzebujemy, więc go. Dobra. Co my chcemy zrobić dalej? Dalej chcemy mieć produkcję kwasu siarkowego oraz baterii. Do baterii potrzebujemy kwasu siarkowego, żelaznej płytki oraz miedzianej płytki. Więc kwas siarkowy szybko zrobimy, to nie ma problemu. I to nam da dużo możliwości. Ponieważ będziemy mogli z tym robić, co będziemy mogli robić? Będziemy mogli robić akumulatory oraz ogniwa słoneczne. Będziemy mogli robić szkielety latającego robota. Oraz będziemy mogli robić działka laserowe. Nie mam ich jeszcze odblokowanych. Zobaczmy. Laser. To wymaga również wojskowych pakietów naukowych. Okej. No troszkę słabo. Już nie chciało mi się ich robić. Wojskowe pakiety naukowe są trudne do zrobienia. W sumie raczej nie trudne, ale uciążliwe. Już będziemy potrzebowali granatów, które wymagają ściągnięcia węgla. Magazynek przebijającej amunicji karabinowej już produkujemy, aczkolwiek one się produkują długo. Będziemy musieli produkować również działka maszynowe, które wymagają masę surowców. Więc tak, produkcja tych pakietów nie będzie przyjemna. Okej, dobra, to jeszcze raz, czego będziemy potrzebowali? Stali, miedzi, żelaza. Tak, stali, miedzi i żelaza. Tak, oraz węgla. Okej, myślę, że gdzieś tutaj byśmy to zbudowali. Tutaj będziemy produkować gdzieś składniki, a tutaj same pakiety i będziemy je potem przeciągać tam do góry. Okej. Dobra, ale na razie może zacznijmy produkcję. Tak, produkcję baterii. Czy dużo to wymaga żelaza i miedzi? Nie. Oraz baterii generalnie nie będziemy potrzebowali chyba aż tak dużo w naszym życiu. Większość rzeczy, która potrzebuje baterii, się buduje długo. Okej, tutaj jest potrzebnych aż 5 baterii. Okej, dobra. Więc jak to zrobimy? Będzie chciało aż tak daleko ciągnąć kwasu siarkowego. Ale chyba jak tutaj to zrobimy, to będzie dobrze. Ponieważ będziemy mogli uruchomić również parę innych linii produkcyjnych z tych baterii. Dobra. Troszkę niżej. Zmierzę 3. Będzie nasza produkcja baterii. Najpierw potrzebujemy jednak produkować kwas siarkowy. To zrobimy w... w zakładzie chemicznym. Raczej w zakładach chemicznych. Aż będziemy potrzebowali do tego paru rzeczy. Dobra, tu będzie nasza linia produkcyjna z plastikiem, więc tego nie ruszajmy. A tu będzie nasza linia produkcyjna siarki. Dobra, co chcemy dalej? Prędkość badań. Dobra, jedziemy. Ponieważ... mały zapas się robi nauki przy niektórych badaniach, więc to się przyda. Dobra, że na razie tyle. I tak, kwas siarkowy produkujemy z siarki, ale będziemy potrzebowali również żelaznej płytki. A do tego będziemy potrzebowali wodę. Dobra, 2 razy siarka produkuje się w 1 sekundę. Eee,
Więc jedna produkcja siarki zaspokaja prawie jedną. Okej, więc będziemy chcieli mieć dwie produkcje siarki oraz trzy produkcje. Nie, nawet trzy produkcje siarki, jeżeli to dobrze wyliczyłem, oraz dwie produkcje kwasu siarkowego. Okej. Będziemy potrzebowali płytek. Z daleka je będziemy musieli ściągnąć. Czyli potrzebowali wodę. Również kawałek będziemy do niej mieli. Ale dobra, woda i tak tu się przyda do innych rzeczy. Tak, a tak właśnie, skoro już mamy. Możemy już ustawić sobie zaawansowany przed rektyfikacją ropy naftowej. W ten sposób będziemy produkować dużo mniej mazutu, którego w sumie nie potrzebujemy aż tak bardzo, więc stawmy to może od razu. Zatrzyma nam się produkcja, ponieważ potrzebujemy do tego wody. Więc do wody potrzebujemy pompy oraz rur. Okej, no właśnie, logistyka, przybrzeżna pompa. Nie wiem, czy będziemy mieli zasięg. Ponieważ pompy mają ograniczony zasięg. Ale nie, powinno być ok. Mam tutaj pompę przybrzeżną. Wygląda na to, że nie. No to zróbmy jedną. Kład, rura, trybiki. No, badania idą spoko. Fajnie widzieć, że biegną bez problemów. Okej, przydałyby się granaty. No możemy sobie wystrzelać drogę. Będzie równie szybko. Dobra. Gdzie pompa? I jedziemy. Okej. Tak. No i dobra. Wodę będziemy doprowadzać w ten sposób. Dobra, jeszcze połączmy to. Nie wygląda na to, że starczy nam zasięgu. Dobra, to jest nasze zaawansowana produkcja. Tak. Co się nazywa? Zaawansowana rektyfikacja ropy naftowej. Dobra. Pytanie, czy jeszcze tam nam starczy? Dobre pytanie. Zasięgu pompy. Mam nadzieję, że starczy. Byłoby fajnie. Dobra, co dalej chcemy? Pola. Ładowność robotów technicznych, tak, to może się przydać. Ponieważ standardowo roboty, które już mamy dostępne, chociaż nie, ich jeszcze nie budujemy, mają bardzo małą pojemność oraz bardzo małą szybkość. Więc to zwiększy ich użyteczność. Dobra. Że zróbmy taki mały skok w bok. Okej, wygląda na to, że jeszcze mamy zasięg. Dobra. Siarka. Okej, dobra. Tak dostarczymy wodę. Dobra. I świetnie. Mamy wodę. Teraz potrzebujemy już tylko gazolu. Okej. Bo będziemy musieli tak zrobić. No dobra, to będzie trochę głupie. Nie tak.
Okej. Teraz tak i tak. Świetnie. Teraz już tylko... O, skąd to mi się wzięło w ekwipunku? Musiałem coś kasować. Aż tylko zasilanie. Dobra, już produkujemy siarkę. Kwasu siarkowego będziemy potrzebowali jeszcze dostarczyć tutaj płytki. Oraz wodę. Do... Tak... W sumie to nie potrzebujemy dawać podziemnych. No i dobra. Z tego będziemy mogli już produkować baterię. Baterie. Dużo baterii. Aż przydadzą się do wielu rzeczy. To nasze zapasy plastiku. Okej, wszystko wygląda ok. Tak bym powiedział. Dobra, czy co? Tego potrzebujemy tak robić. Tak wystarczy. Dobra. Zapasy plastiku. Tak, mogłyby być większe, ale spoko. Tak jak przed V2. Zapchaliśmy linię produkcyjną już. Powoli będzie nam się plastik magazynował. Więc rzeczy wyglądają ok. Moglibyśmy troszkę popracować nad produkcją żelaza. Tak, tutaj zdecydowanie brakuje żelaza. Więc myślę, że będziemy musieli doprodukować trzecią linię. Tak, a nie, brakuje nam rudy. Dobra. A tutaj jeszcze będziemy potrzebowali żelaza do produkcji baterii oraz do produkcji kwasu siarkowego. Dobra, wiecie co to oznacza? W następnym odcinku zwiększymy produkcję żelaza. Doprodukujemy sobie tutaj, myślę, że trzecią linię. I ogarniemy tutaj kopacze. Tak, będziemy musieli wykopywać całe to złoże. Mam jeszcze kilka złóż w pobliżu. Co prawda będziemy musieli trochę obcych przetrzepić. Więc wolałbym tego nie robić, dopóki... Wolałbym nie korzystać z dalszych złóż, dopóki nie będziemy mieli już dział laserowych. No i tak. Zaczynamy produkcję baterii, co będziemy również potrzebowali do działów laserowych oraz powoli zaczniemy się przygotowywać do wojskowych pakietów naukowych, ponieważ ich produkcja może troszkę zająć. Okej, dobra, ale póki co to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!